Hej, witam wszystkich. Tym razem wybiorę się na Draken Wars, czyli nasze mury. Byłem tam ze 3 razy, 2 razy kompletnie nieprzygotowany, tak jakbym poleciał w piżamie. Za trzecim razem poleciałem ubrany już tak jak na Geyser Spectre, dlatego pomyślałem, że od razu mogę spróbować i poleciałem na wolę. Powiem tak, nie wiedziałem, że jest coś takiego jak północ-południe. I nawet dobrze, że za każdym razem jak biegłem na Ethershrek'a, na bossa, to sprawdzałem list i w jednym liście okazało się, że ktoś napisał Nord, no wiadomo, północ-południe. A teraz wam coś tutaj pokażę. Tu jest jeden teleport, który mam odkryty. To tak jest, jak się tylko XP, a nie chodzi po TB i nie robi się innych rzeczy, tylko XP nie. Zaraz wam pokażę. Och, nigdzie nie mogę być. Wszystko jest przede mną. To jest wszystko jeszcze. Także takie są konsekwencje tego, jak się tylko XP. Dobra, biegnę. Tylko to mam, ten teleport mam uruchomiony. I powiem tak o tym liście jeszcze. Północ, południe. Pytałem na WC. O co chodzi z tym. No nie wszyscy chcieli odpowiedzieć, ale dowiedziałem się i teraz wam pokażę. Teraz ja lecę pierwszy raz na tę wolę, bo chcę widzieć, jak tym razem mi pójdzie, a przy okazji pokażę wam, o co chodzi z tym północ-południe, bo się dowiedziałem. Za chwilę wam pokażę mapę, na czym polega, ile wież jest na północy, ile jest na południu. Ale to za chwilkę, tylko się tam dostanę. Wymagania do dostępu znajdziecie w opisie. Dobrze, przechodzimy. Już mamy list. No. Miasto. Wiecie co, wrócę, za chwilę napiszę i tak zwany cut, cięcie. Hej, witam z powrotem. Dogadałem się, list już jest uzupełniony, wpisałem się. Teraz tak, pokażę mapę, tak jak powiedziałem wcześniej. I tu, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, to jest północ. Południe mamy tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery. Radzę sobie to zapamiętać, bo żeby nie było, że ktoś ma w liście napisane wolę i on sobie biega po całym, a nie da rady samemu przebiec to wszystko i żeby mu respa nie starczyło. Bez przesady. Dobrze, że się doczytałem. Dobrze, że pooglądałem. Dobrze, że się dowiedziałem. Także teraz idę pierwszy raz i sam zobaczę, jak to jest. A później nie ukrywam, że nagram 2 filmiki. Jak jest na północy i jak jest na południu. Teraz będę chciał jeszcze sprawdzić, co będzie lepsze. Czy Winterblade, czy Cobra. Myślę, że zacznę od Kobry, bo mnie bardzo ciekawi. Imbu macie na wstępie, jakie mam. Dobra, biegnę. Jestem ciekaw. Tak jak mówiłem wcześniej, byłem tutaj 3 razy. Jeszcze sobie założę, bo zapomniałem. I teraz mogę. Powiedz tu. Dobra. Zaczynamy od pierwszej wieży. Lecimy na samą górę.
proszę bardzo. Tu już ktoś jest, ale to jest pierwsza wieża. Ktoś bezczelnie wszedł, ale dobra. Mamy to tylko nagrać. Ja muszę jeszcze sprawdzić, jak mi pójdzie tutaj. Dobrze. Schodzimy niżej. Zobaczymy. Myślę, że nie będzie ciężko. Już poziom wyższy. Ważne, żeby tylko to przebiec, pokazać. Dobrze. Tym się wrócimy, czyli dwójką. Później znowu do góry. No i wszedł mi. Idziemy na wieżę. Tutaj wybija. Tutaj też. Wchodzimy tutaj. Dobrze widział, że jest wpisane. Dobrze. Ale jak widzicie, jestem bardzo ciekaw tego Cobra Swordu. No nie czuję się jakoś zagrożony. Trzecia wieża. Wiecie co, ja nawet zejdziemy tutaj, pobiegniemy. Chodźcie tutaj, robaczki. No nic, obładowany jestem. Jestem wszystko pod ogień. Czyli. No nie czuję, żeby było źle. Jak kiedyś. Ja się w ogóle dziwię, że ja przeżyłem, jak robiłem tego questa. Bo robiłem go sam. Tak jak mówię, ja tu chyba przyleciałem w piżamie. Czwarta wieża. I co jest na tych murach? To, że łączy ich tylko jedno piętro. No, z tego co wiem, z tego co się dowiedziałem, to z tego piętra nikt nie korzysta, bo za dużo czasu zajmuje. Wiadomo, że tu się rozchodzi tylko i wyłącznie o exp. Wiecie co? Ja już sobie zmienię tego na winter. Przejdziemy znowu tu. Czyli to jest proste. Nic ciężkiego. Biegamy. Wieżyczka, piętro niżej. Jeszcze jedno piętro, żeby przejść to całe. A jeszcze trzecią poniżej można po prostu. Można po prostu się wrócić do samego początku. Jak się jest na północy, czy na południu. Dobrze. Ale wiecie co? Czuję się bezpiecznie. I wiem, że tu można poszaleć. Tylko myślałem, że tu będę sam, że nie będzie nikt przeszkadzał.
Już dawno mi się nie przytrafiło, żeby ktoś wchodził. No dobra. I to jest to piętro, które łączy te wszystkie, te północ i południe. Widzicie tutaj wzdłuż, na mapce po prawej stronie jest. A ja tym pobiegnę, bo chcę tylko pokazać, gdzie jest północ i południe. I co pokazuje Winter? Przecież tylko jedne są wrażliwe na... No tak, tylko jedne są wrażliwe na ten... Na lód. Chyba wygodniej. Też widzę, że nie wpisują, wlatują. Wiecie co, my już tutaj pójdziemy. O! Najwidoczniej ten ktoś wie, że nie jest, że nie warto. A ten tutaj. Chyba za bardzo panikuję z tymi. Jeszcze teraz jest po ulepszone, bo weszły te. Bardzo dobrze, że teraz możemy używać, znowu łykam wszystkie słowa, że teraz możemy używać tych strongów mana. Wygodniej, łatwiej. I wiecie co, bo teraz jestem na banucie i wczoraj wyszedł ten Winter Update. Dobrze powiedziałem? Tak. I powiem, że miałem expa o 300 tysięcy więcej, także coś w tym jest, nie? Dodatkowe czary w Exori. O, widzicie, tu za długo się idzie, żeby klatę wyciągnąć. Dlatego tutaj nikt nie biega. A trochę zobaczyłem tych filmików, możecie mi wierzyć. Tylko bardziej się obawiałem tego, że sobie tu kurde nie poradzę, nie? W ogóle to myślałem, że będę tu sam, no ale dobra, że ktoś zrozumie. Ale on mi kompletnie nie przeszkadza. Dobra, 10% do góry poszedł po update'cie Exori Gran i Exori Min. Tak jak mówię, 300k expa więcej na godzinę. To jest dobrze. Dobra. Jesteśmy w pierwszej wieży już na południu i w zupełności to wystarcza. Północ ktoś, południe kto inny. Jeszcze te dolne widzę, że ogromny tu jest res. Ogromny. Dobra, ja sobie daję rady, czyli następne filmiki, tak jak powiedziałem, nagram północ i południe osobno, żeby zobaczyć, jaki jest exp i oczywiście profit, bo tu każdy przychodzi tylko o profit się rozchodzi, bo tu expa takiego nie ma. Mam 1 900 000, a jestem tutaj pierwszy raz i... Nie ma problemu tutaj z tym bieganiem, bo to tylko góra, dół i też nie wszystkie piętra, nie? Jednym później trzeba się wrócić tam, gdzie się zaczęło. Nic ciężkiego. Dobra, ale znowu mam następne miejsce, które nagrałem, w którym się znajduję i znowu upamiętnię. A z tego jestem najbardziej zadowolony.
I będę zadowolony, jak będziecie wy zadowoleni, że to się do czegoś przyda. Dobra. Chodźcie. No nic, ubiję je i... Nawet nie wiem... Kurde, nie skasowałem liczników. No, spieprzyłem to trochę. Ale to jest nieważne, teraz to jest nieważne. Później to będzie ważne, jak będę nagrywał. Dlaczego to mi wyskoczyło tu? Jeszcze się gubię, nie? W ogóle to używałem zwykłej many. Teraz ta strong i ja mam cały czas full. Że nawet nie wykorzystuję tego. Też tu przyszedłem obładowany jakby. Ale sami widzieliście, że ja nie mam tu. I widzę, że ten Winter się sprawdza, także... Że jestem tutaj obładowany jak... Red Plazmy. Amulet. I... O, wpuszczę jeszcze na chwilę tego... Tego Cobra Sworda. Chodźcie. Kompletnie nie wiem, jak tu biegać. Ale jak już będę nagrywał ten północ i południe, to myślę, że mi to pójdzie lepiej. Po 600.
700. No, kompletnie nie wie ten gościu. Ten poprzedni też, bo miał napisane, że on jest na całych wolach. Masakra. To ludzie robią, którzy są nieświadomi i to jest właśnie dla was. I dla mnie, nie? Taki duży resp, a... No, to jest jeden i ten sam. Biega po całym. Dobra, tu już nic nie ma. A ja będę mógł śmiało wyjść. Dobra. Wydaje mi się, że już tu nic nie ma. Nie, no ja tu już schodzę na dół, będę wychodził. Co tu po mnie? Aha, jeszcze wiecie co? Sprawdzę. Tu już jest wyjście, tak? Tak, kurde. Dobra, ja ubiję, bo będą mnie blokować. Wchodzę w kółko zamiast... Dobra, tu już jest wyjście. Ale jeszcze jedną rzecz chcę sprawdzić. Dobra, już nie wracamy tutaj. A musimy. A musimy. Dobra, tędy się wchodzi. Słuchajcie, jeszcze raz. Idę i zobaczę, ile faktycznie tu jest tych pięter. Bo nie wiem, czy wy wiecie. Ja akurat nie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć. Pięć i wieżyczka. Dobra. To w sumie dla was, dla mnie wiadomość. Pięć i wieżyczka. Tędy idzie wyjść. Tak, idzie tędy wyjść. To tu też mogę zaznaczyć od razu. Dobra, tu się wracam. Zaraz zobaczę, jak to... Myślę, że wyszło dobrze. Dobra, nie będę tego ucinał, nie będę nic robił. Nie dają wyjść. Dobrze. Jesteśmy na miejscu. Za chwilę zmienię list. I teraz tak. Byłem, zobaczyłem, przeżyłem. Aż śmiechu warte, że bałem się i się obawiałem czegoś tutaj. Ale obawiałem się bardziej, że jestem źle ubrany jak kiedyś i ucieczka przed nimi, jak wcześniej, doprowadzała mnie do tego, że paraliż mnie chwytał, jak miałem tu przyjść. Dobra, sami widzicie jak jest. Nie sprawdzam teraz expa, nie sprawdzam profitu, chociaż macie tutaj wszystko napisane po analizerze. Co jeszcze? Widzicie, co mam ubrane? Na co jestem odporny? Wszystko na ogień. Co jeszcze? Sam to przeanalizuję. Jak zobaczę to w powtórce, będę badał, co źle robiłem. Może coś jeszcze
Wtedy będę wiedział, jak nagrać ten... Kurde, się non-stop powtarzam, że północ i południe. Dobra, słuchajcie, ja będę kończył. Zrobiłem swoje. Nowa miejscówka moja. Zobaczymy, jak to będzie. Może będę przychodził tutaj zarobić. Co wątpię. Ale nagrać nagram. Także jeżeli się podobało, łapkę w górę. Zostawcie subskrypcję. Za co dziękuję. Szacunek. Pozdrawiam. Do następnego. Hej.